Mówią, że kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Tak. Ciekawa teoria. Ja bym to w ogóle wymyślił, taką teorię. No ale nic, słuchajcie. Trzeba się jakoś wziąć do życia. Słuchajcie, po porannej toalecie w życiu księdza następuje czas modlitwy. Natomiast tak sobie myślę, ja tutaj, prawda, przy tym porannym myciu się użyłem najbardziej podstawowych rzeczy, jakie facet używa. No może nie każdy używa olejku do brody, prawda, no ale w moim przypadku konieczne jest to. Natomiast gdyby tutaj dzisiaj był poranek z udziałem jakiejś pani, kobiety młodszej czy starszej, to zapewne mielibyśmy jeszcze parę dodatkowych elementów, no bo nasze mamy, siostry, dziewczyny lubią się jeszcze z rana pomalować, zrobić tak zwany make-up, czyli tam jakieś elementy włożyć na swoją twarz, zrobić jakieś oko, trochę usta i dopiero najczęściej tak wychodzą do pracy, czy w ogóle do życia, do żywych. I dzisiaj chciałbym kilka słów powiedzieć o takim makijażu, i o tym, dlaczego to się w ogóle robi i jak to w ogóle można odnieść do takiego życia trochę duchowego. Bo dzisiaj chciałbym, żeby ten ostatni odcinek, czwarty odcinek naszych rekolekcji był o takim zakładaniu masek, że czasami ludzie zakładają maski, żeby być kimś innym niż są. I o tym, jak bardzo jest to szkodliwe dla naszego życia i dla naszego ducha. Więc do zobaczenia. W naszym czwartym i ostatnim odcinku rekolekcji adwentowych dla młodzieży kilka słów o tym, co wydaje mi się ważne i aktualne, zwłaszcza w życiu tego młodszego pokolenia. Bo tak naprawdę nie będzie to odcinek o makijażu, chociaż trochę będzie, ale to nie jest odcinek o tym, że makijaż to największe zło na świecie i nie wolno się malować. W sensie, no oczywiście nie uważam, że w przypadku młodych bardzo ludzi dobrze jest się malować, ale no tak w życiu dorosłych naszych mam, sióstr, w ogóle dziewczyn, no to makijaż jest jakimś ważnym elementem. Ale ja bardziej chciałbym powiedzieć o takim zjawisku zakładania pewnego rodzaju masek po to, żeby wyglądać i udawać kogoś innego niż się jest naprawdę. Ale właśnie zanim do tego dojdziemy, to będzie teraz małe szkolenie dotyczące make-upu w ogóle. Tak, bo ja się też przeszkoliłem trochę wcześniej, zanim tutaj zaczęliśmy nagrywać. I słuchajcie, już wiem na przykład, że to... W ogóle dziękujemy Paulinie, która przyniosła swoje kosmetyki i mówiła, ale ja mam mało, bo ja nie używam. No słuchajcie, jeśli to jest mało i ja nie używam, to ja nie chcę widzieć, co mają ci wszyscy tam, co tam tak tapety robią takie wielkie. To ponoć jest paleta i w ogóle tutaj jest taki pędzelek na przykład, nie? O. I tutaj się tym smaruje pędzelek i ponoć się robi na powiekach, zgadza się? Więc to są takie różne kolorki, prawda, żeby sobie troszeczkę tutaj powieczki, że tak powiem. Dobra, no to mamy tutaj parę tych różnych palet. Potem co na przykład mamy? Bardzo ważna rzecz, prawda, żeby nam się trochę te rzęski zrobiły ładniejsze i dłuższe, to mamy na przykład tusz do rzęs, prawda, więc to się tutaj tak odkręca. O, i na końcu jest taka szczoteczka, czy jak to się tam nazywa, tam się ten macza i nie, jakby ktoś wziął. Domyślam się, że w ogóle jak to oglądają jakieś dziewczyny, to sobie teraz tak siedzą przed kamerą i co on tam gada. I co on tam wie, no ale dla mnie to, słuchajcie, jest jakaś nowość. Na przykład
O, tu są takie konturówki i ponoć tu się robi takie kontury na ustach, nie? Można sobie zrobić i potem jak się zrobi takie kontury, to można sobie na przykład potem wziąć takie coś, a to nie wiem jak się w sumie nazywa. Szminka? Nie. O. I można sobie potem usta wymalować i znaczy mi się zawsze kojarzyła szminka bardziej z takim czymś. O, tu jest taka klasyczna szminka chyba. Się odkręca, wyjmuje. A to chyba coś mi nie poszło. Nie, bo tu jest taka na górze i to się ten. Nie. Nieważne, coś tu nie poszło. A, i puder na przykład. Jest puder do twarzy. W sensie, żeby tam, jak się dowiedziałem przed chwilą, bo wcześniej nagrywaliśmy inny filmik, który nam nie wyszedł i to jest druga próba. I tam powiedziałem, że puder do zakrywania tam jakichś niedoskonałości, a ponoć przede wszystkim do utrwalenia makijażu służy, więc przepraszam bardzo, że nie wiedziałem. No i słuchajcie, takie tu szmery bajery można sobie zrobić. I słuchajcie, kiedyś takie usłyszałem mądre zdanie od pewnej pani, która zajmuje się fachowo makijażem, nie? Jest kosmetyczką i zajmuje się robieniem makijażu w sposób profesjonalny. I ona powiedziała kiedyś takie zdanie, że prawdziwy, profesjonalny makijaż nie polega na tym, że zakrywa się jakieś niedoskonałości, tylko polega na tym, żeby uwidocznić, czy jeszcze bardziej podkreślić piękno. I słuchajcie, z tym to ja bym się zgodził. Myślę, że to jest bardzo mądra myśl dla wszystkich pań, które chcą robić sobie makijaż. Róbcie je w taki sposób, teraz się odezwał ksiądz Kamil, specjalista od make-upu, żeby on uwidocznił wasze piękno. Ale wydaje mi się, że w młodym wieku jest taka pokusa, żeby zrobić sobie taką, jak to się śmieją niektórzy, tapetę, żeby pozakrywać to, co jest nie do końca w nas doskonałe. I wydaje mi się, że w ogóle w życiu młodego człowieka jest taka chęć zakrycia, już teraz nie chodzi mi o makijaż, o twarz, bo to jest, słuchajcie, tylko taki wstęp dla przyciągnięcia uwagi, żeby w sobie pozakrywać wszystko to, co jest we mnie nieatrakcyjne i co wydaje mi się, że jest nieatrakcyjne i nie do zaakceptowania przez ten świat i przez ludzi i różne grupki moich znajomych na przykład, czy może nie tyle znajomych, co przez takie ekipy, do których byśmy chcieli chętnie dołączyć, nie? I człowiek tak nieraz staje przed lustrem, młody człowiek, no nie ukrywajmy, niektórzy, ja zresztą też, mamy parę kilo za dużo i człowiek sobie myśli, jestem gruby, jestem nieatrakcyjny, nie? Ktoś patrzy do lustra i widzi, że ma lekko krzywy nos i myśli sobie, Boże, jaki ja mam fatalny nos, albo odstające uszy, nie? No to jeszcze powiedzmy, niektóre rzeczy można przypudrować, ale odstających uszu nie da się taśmą przykleić. I ludzie wpadają w taką frustrację i myślą sobie, muszę to jakoś zakryć, nie? Muszę to jakoś przytuszować, muszę założyć jakąś maskę, żeby ten świat, moi znajomi, ludzie, którymi się otaczam, żeby oni mnie zaakceptowali. I słuchajcie, zaczynamy zakładać różne maski i grać kogoś, kim nie jesteśmy. Stajemy się podróbą własnych siebie po to, żeby stać się atrakcyjnym dla innych. I zaczyna się równia pochyła w naszym życiu. Słuchajcie, przypomina mi się taki film, jak to mówią, gimby nie znają, bo to lata 90. chyba nawet, to już ma swoje lata, z Jimem Carrey, w ogóle jednym chyba z najlepszych aktorów komediowych na świecie. Film zatytułowany Maska. Nie wiem, Paula, kojarzysz? Tak. W tym filmie chodzi mniej więcej o to, jest taka fabuła, że Jim Carrey, czyli ten główny aktor, jest takim życiowym nieudacznikiem. Czyli tam po prostu nic mu nie idzie w życiu zawodowym, w życiu prywatnym. Podoba mu się pewna dziewczyna, ale nie jest w stanie w ogóle, ona nawet na niego nie zwraca uwagi. Aż do dnia, kiedy nad brzegiem rzeki znajduje maskę, taką drewnianą, w takiej też drewnianej skrzyni, zakłada ją i staje się innym człowiekiem. Może kojarzycie gdzieś tam z internetu taki gościu z zieloną maską i w żółtym garniaku. Staje się duszą towarzystwa, staje się mistrzem w swoim zawodzie, staje się zawodowym po prostu uwodzicielem kobiet. Między innymi w końcu jest w stanie tam poderwać tą ukochaną swoją, którą gra Cameron Diaz. A kiedy ściąga tą maskę, staje się znowu zwykłym szarakiem, któremu nic w życiu nie wychodzi. I tak sobie właśnie myślę, że tak jest często z nami. Że mamy wrażenie, że jak będziemy sobą, to nikt nas nie pokocha.
nikt nas nie zaakceptuje. Nikt na nas nie zwróci uwagi. Często są jakieś grupki różnych ludzi i jesteśmy przez nich wyśmiewani. Oni chcą, żebyśmy jakoś wkupili się w ich grono. Chcemy poczuć się lubiani. Przerwało tamto nagranie. W ogóle cały czas mamy pod górkę dzisiaj coś. Ale wiem, na czym skończyłem. Chcemy czuć się zaakceptowani i bardzo często ubieramy jakąś maskę i zaczynamy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Nie wierzę, że dobrze się z tym czujemy. Raczej z rozmów, które w swoim życiu, już było ich sporo, z młodymi ludźmi odbyłem, w pewnym momencie człowiek dochodzi do takiego momentu, że ma siebie dość. Bo nie dziwię się, że człowiek ma siebie dość, kiedy ciągle kogoś udaje, ciągle gra kogoś, kim nie jest i ciągle jest podróbą samego siebie. Pomyślcie o tym. Chciałbym wam pokazać trzy takie miejsca, trzy takie przestrzenie, które według mnie są miejscem, gdzie można pościągać chociaż na chwilę, a w konsekwencji być może ściągnąć na zawsze maski, które zakładamy na swoją twarz, a przede wszystkim na swoje serce. Pierwszym miejscem, taką przestrzenią, gdzie można pobyć samemu i zdjąć wszystkie maski, które w ciągu dnia nas męczą, to jest modlitwa. Wiem, że modlitwa jest mało atrakcyjna, że często wydaje się nam trudna, bez sensu, że jest zmarnowanym czasem, ale o tym zresztą mówiłem tam w tym pierwszym odcinku rekolekcji o modlitwie. Pomyślcie sobie o tym, że czasami w szkole, gdziekolwiek jesteście, udajecie kogoś, kim nie jesteście i już nawet o tym wiecie, ale nie potraficie tego zmienić. Przychodzicie do domu i tam mama coś, tata coś, siostra cię wkurza i człowiek ciągle taki nabuzowany. Pomyślcie sobie o tym, że możecie wejść do swojego pokoju, zamknąć drzwi, zrobić znak krzyża, siąść sobie wygodnie na waszym łóżku i pobyć z Bogiem, ściągając wszystkie warstwy z siebie i powiedzieć Panu Bogu: taki jestem, kochasz mnie takiego? Jestem przekonany, że Bóg za każdym razem wam odpowie: takiego właśnie cię kocham. Nie w tych maskach, nie udającego kogoś, kim nie jesteś, ale takiego, autentycznego. Nawet jeśli ci się wydaje, że cały świat jest przeciwko tobie, to ja chcę ci powiedzieć, że bez masek, taki prawdziwy, jaki jesteś, jesteś naprawdę fajny. Słuchajcie, drugie miejsce, gdzie możemy pozdejmować wszystkie maski, chociaż na chwilę, to jest konfesjonał. I o spowiedzi też już wam mówiłem w drugim odcinku rekolekcji. Ale pomyślcie o tym, że konfesjonał, mimo że ta spowiedź jest trudna, jest stresująca, wymaga od nas naprawdę odwagi, to jest też takim spotkaniem z Bogiem, bo tym przede wszystkim jest spowiedź, że możemy wszystko z siebie zdjąć, wszystko zrzucić. I mało tego, jak mówi nawet jeden z psalmów, przerzuć swe troski na Pana. My to całe dziadostwo zrzucamy na Jezusa, bo On chce to dźwigać, On chce nam wybaczać i On chce nam dać takiego powera, może nie starczy na długo, żebyśmy spróbowali wejść w ten świat autentycznie, bez tych masek. Że nie ma lepszego kopniaka i motywacji do tego, żeby spróbować być sobą chociaż przez chwilę, a to już będzie sukces, jak sakrament pokuty. I w końcu trzecia przestrzeń, to bardziej na takie czasy już bez pandemii. Myślę, że takim miejscem, gdzie można być sobą i nie trzeba zakładać żadnych masek, są takie wspólnoty działające przy parafiach, oazy, grupy młodzieżowe. Ja sam wyrastam z oazy i przypominam sobie, że nieraz te grupki, te oazy były takimi miejscami, gdzie trafiali ludzie no zakompleksieni, jakoś nieakceptujący siebie, ale że tam trafiali na ludzi bardzo podobnych do siebie. I ludzi, którzy też tacy byli, ale przeszli przez jakąś drogę zmiany siebie na lepsze, no to zaczynali odkrywać, że to miejsce naprawdę jest dla nich i że mogą tam być tacy, jacy są naprawdę. W dodatku, kiedy młody człowiek szuka trochę Pana Boga, ale boi się o tym powiedzieć tak publicznie wśród swoich znajomych, to tam nagle widzi, że obok mnie są ludzie, którzy tak samo jak ja chcą szukać Pana Boga w swoim życiu i nie muszą nikogo więcej udawać. Wydaje mi się, że warto spróbować wejść w taką grupę. Na pewno na początku jest trudno wejść w nowe środowisko i jest taki lekki niepokój, ale naprawdę znam mnóstwo ludzi, którzy wchodzili w oazę, wchodzili w grupy młodzieżowe
z różnym takim myśleniem o sobie niezbyt dobrym i tam dochodziło w ich życiu do naprawdę wspaniałej zmiany, już nie mówiąc o tym, że jest to też miejsce, gdzie można spotkać Pana Boga i naprawdę się z Nim zaprzyjaźnić. Bardzo, bardzo serdecznie chciałbym wszystkim oglądającym tę rekolekcję podziękować. Wiem, że oglądali i młodzi, i starsi, i dorośli. Jeśli ktoś znalazł w tych naukach coś dla siebie, to uważam, że było warto. A że też wierzę w to, że to Pan Bóg jakoś poprowadził, to tym bardziej chwała Mu za to. Życzę Wam dobrych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim takich głębokich świąt, mimo tej pandemii. Aby dokonało się przez te święta to, co najważniejsze. To znaczy, żebyście spotkali Chrystusa, który jako małe dziecko wkracza w historię świata i w naszą osobistą historię życia. Miejcie dobry czas, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w jakichś innych okolicznościach być może. Z Bogiem. Pa.